Cześć, witam wszystkich. Pierwsza analiza w 2018 roku. Dziś mamy czwartek, 4 stycznia. Dobra, lecimy z tematem. Analiza Bitcoina. Ale najpierw sprawdzimy taki urywek z ostatniego filmiku, z ostatniej analizy mojej publikowanej 31 grudnia, czyli w ostatni dzień roku 2017. Może być tutaj 1, 2 w tej strefie. Jeżeli byki wyjdą wyżej, to będzie te wtedy 1, 2 tutaj większe, bo też tak może być, tak? My nie wiemy. Na razie jest tak, jeżeli byki zdołają wyleźć z tej korekty, czyli przejmą tak zwaną kontrolę jeszcze godzinową tutaj na tym rynku na Bitcoinie, to wtedy może być tak, że zrobi się jakaś korekta większa. Mamy 1, tu będzie prawdopodobnie gdzieś A lub A podejdzie wyżej. Być może jeszcze B. I tutaj troszeczkę wyżej gdzieś jakiś atak by poszedł. Jeżeli nawet by to było tak, że to jest A, to gdzieś stworzy się jeszcze B. I jeszcze gdzieś wtedy fala C. I wtedy 1, 2 będzie takie. I dopiero tutaj niedźwiedzie zaczną atak z wyższych poziomów, tak? Taki skuteczniejszy. Jeżeli tu nie dali rady, to pewnie podejdą sobie wyżej i stworzą taką bombę, taki mocny atak na ten rejon, tak? Ja tego nie wiem. Tak mniej więcej myślę, że tak może być. Dobra. Także temat był taki, że istniało prawdopodobieństwo o przejęcie kontroli na rynku, godzinowej kontroli przez byki. Spadek kontrolowały oczywiście niedźwiadki po wybiciu korekty, która ograniczała byków tak na wyjścia na wyższe poziomy. Po wybiciu tej korekty prawdopodobnie byki mogły przejąć kontrolę na Bitcoinie i podejść sobie na wyższe rejony tutaj cenowe. Co tam było wystawiane? Filmik się podobał. Widzę, że oglądacie, lubicie oglądać. Ile oglądać było? 691. Tutaj życzyłem wszystkim życzenia traderom, analitykom. Trzy osoby potrafiły odpowiedzieć. Pietrzykowski, Awe, Dariusz Krawczyk, Sieku Films. Dzięki, chłopaki. Hipoteza na początek stycznia 2018 była taka, że tak, skoro byki wyjdą, to wyjdą do tej strefy gdzieś tutaj między 14 a 14800. To była taka strefa, gdzie jeszcze mogą byki pchnąć cenę. Jakieś były odpowiedzi tutaj. Anku 1 sprawdziło się prawie idealnie. Brakuje ostatniego ataku na obszar 11-12k dolarów. Odpisałem mu tutaj, że skoro niedźwiedzie nie atakują Bitcoina, jest prawdopodobieństwo, że byki podciągną cenę na wyższe poziomy, nawet do strefy 15-16 tysięcy dolarów. Zobaczymy, bo czasem rynek potrafi zaskoczyć. Anku tu się wypowiadał coś do głowy i ramion. Jak to powinno wyglądać. Dobra, sprawdzamy, co się dzieje, jak ta walka, jakie tam są ćwiczenia między bykami a niedźwiedziami. Jak cena podeszła. Między tutaj moją strefę ominęła. Z początku weszła, przeszyła mocno tą strefę i doszła do nawet 15400, czyli tak jak już później odpisywałem tam pod filmikiem, że prawdopodobnie do 15-16 tysięcy mogą jeszcze byki podciągać cenę, czyli dwójka mogłaby tu się zmienić. Tu trochę poszło inaczej, ale to nieważne, ważne, że mniej więcej tu się wszystko sprawdza. Oczywiście to nie jest tak łatwo przeanalizować dokładny ruch ceny, tak, że kto narysuje sobie kreskę, tak będzie cena się poruszać. Bo to nie jest takie proste. Czyli z tego trendu spadkowego impuls, tak? Trend spadkowy godzinowy, impuls oczywiście fali pierwszej oznaczyłem. Byki wybiły tą korektę, która trzymała ten trendzik i postanowiły sobie podejść wyżej. I teraz tak, mają korektę już swoją byki, czyli na razie byki jeszcze kontrolują sobie godzinowo tutaj Bitcoina. To jest największa korekta i ta korekta na pewno będzie się broniła.
I patrzcie, jest 1 do 1, tak? Jak fajnie bronią tutaj byki taką korektę. To już widzicie, tak? 1 do 1, prawie idealnie. Ale oczywiście niedźwiedzie mogą naciskać, by przełamać, czyli przejąć sobie kontrolę na Bitcoinie. I teraz co? Z tych poziomów, czy może być atak przeprowadzony na najniższe tutaj dołki? Może być. Nie wiemy tego. Może być jeszcze inaczej, że po prostu mogę poprzekładać wszystko i też będzie dobrze. Czyli coś takiego możemy też zrobić, że tu jest fala A. Tu jest fala A. Fala B. I tu by było na przykład... I tutaj jest B dopiero, tak? Też tak można ułożyć, że tu jest B na przykład. Korekty płaskiej, tak? Czyli jest fala A, A, B, C, czyli fala B i korekt. I to jest cała korekta płaska fali B i stąd ataki. Czy tak, czy siak jest dobrze? Druga hipoteza była, że to jest impuls fali pierwszej. Tu może być fala druga, albo może być fala A, fala B i fala C i 2. I też tak może być. Czy tak, czy siak, wszystko pasuje, jak to poprzekładam. I rynek będzie powoli wyjaśniał. Tu pamiętacie tą strefę? To była strefa półświecy tygodniowej, tej mocnej czerwonej, którą pilnują ciężkie niedźwiedzie, tak? Czyli pół strefy. Byki miały jedynie siłę dojść do pół strefy, pół świecy. I tak to się też sprawdza, że pół świecy jest zawsze pilnowane przez czy to byki, czy to przez niedźwiedzie. W zależności jaka to jest świeca, tak? Jeżeli będzie to świeca zielona, to zawsze połowa będzie się świecy broniła. Ta była czerwona i połowa się broniła, czyli bronią ją ciężkie niedźwiedzie. Czyli hipotezy takie. 1, 2, tu było 3 z plusem, to można na razie wyrzucić. Dać sobie do góry. I tak to by mogło być, według mnie. Całe zejście A, fala A, B, C, czyli fala B, korekta płaska. Lub jest to impuls fali pierwszej, fala A, fala B, bo mamy trzy fale tutaj, układ trzyfalowy, fala B. I tutaj trójfalowa fala C, czyli fala druga i kolejny atak przeprowadzony przez ciężkie niedźwiedzie o przełamanie tej strefy, czyli najniższego dołka fali A, czy to też fali pierwszej. No i bomba w dół. Nie wiem, jak to będzie. Czy byki mają jeszcze siłę i paliwo, żeby wydostać się na przykład tutaj na wyższe tereny takie? Czy tu byłaby taka jeszcze moc? Tu jest silna obrona. Połowa świecy tej tygodniowej się broni. To jest silna obrona. Także według analizy technicznej powinny teraz skutecznie atakować niedźwiedzie i walczyć o przełamanie tego najniższego dołka tutaj, czyli fali A lub fali pierwszej. A jak to wszystko wyjdzie? Oczywiście rynek będzie wyjaśniał z każdą godziną i będziemy wiedzieć, tak? Na razie ta korekta się broni. Kwestia teraz, czy ciężkie niedźwiedzie wychodzą i atakują. Nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Później wszystko pouporządkujemy, tak? Na razie jest tak, jak jest i tak też jest dobrze. Czyli tu też może być i 1, 2 małe, kolejne po tym impulsie. Czy to jest wszystko właśnie układ korekty płaskiej? Wszystko się wyjaśni po kolei. Jak będzie rynek rysował, to sobie wtedy możemy po kolei wszystko ładnie poukładać. Na razie mogę zostawić tak, że jeżeli teraz, patrzcie, to jest młotek. Młotek, tak. Jeżeli teraz byki już przejadą przez ten młotek tutaj, rozwalają, to już mają, a czy niedźwiedzie, tak? Niedźwiedzie rozwalają tą korektę. Mają już 1, 2 i fala trzecia. Być może jeszcze jakaś fala czwarta i piątka i atak tutaj tych najważniejszych poziomów, najważniejszej strefy, gdzie bronią się jeszcze byki. Zobaczymy. Nie ma co tutaj dużo kombinować, po prostu za kilka godzin wszystko się wyjaśni, a widać, że już niedźwiedzie atakują. No i kwestia przełamania tutaj tej korekty i niedźwiadki przejmują sobie godzinówkę wtedy na Bitcoinie. Dobra, to tak na szybko.
Zobaczymy, co się wydarzy za kilka godzin. Także pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnej analizie. Cześć.